Merhaba, witajcie w nowym odcinku podcastu Kryminalna Turcja. Dziękuję, że ze mną jesteście. Bardzo Was przepraszam za przerwę w nadawaniu, ale ten ostatni tydzień był dla mnie nieco wyczerpujący psychicznie. 6 lutego była rocznica potężnego trzęsienia ziemi w Turcji, które również i ja doświadczyłam, dlatego bardzo ten ostatni czas przeżywałam. Wszystkie wspomnienia tego dnia pojawiały się w mojej głowie. Poza tym tworzyłam także materiał na temat tego trzęsienia ziemi na mój pierwszy kanał, więc jeżeli interesują Was wspomnienia, to co się w Turcji po tym trzęsieniu działo, jak udzielano pomocy, takie ogólne podsumowanie, to taki film jest na moim pierwszym kanale. Ja Wam go podlinkuję pod tym odcinkiem podcastu, także będziecie mogli sobie znaleźć go bardzo łatwo. Poza tym podlinkuję Wam też filmy z ubiegłego roku, kiedy to trzęsienie ziemi miało miejsce, bo jest tam trochę materiałów u mnie na temat właśnie różnych miejscowości, dlatego że ja z grupą tutaj Polaków jeździłam i pomagałam właśnie ofiarom tego trzęsienia. W każdym razie, oprócz tego, w tym ostatnim tygodniu nasza kotka miała na piątek zaplanowane dwa zabiegi, sterylizację i zabieg na zęby. No i nie ukrywam, że bardzo mnie to stresowało, bo niestety również w tym ubiegłym roku razem z przyjaciółmi próbowałam ratować małą kotkę z ulicy, no i ona niestety nie wybudziła się z narkozy. No i stąd mój ogromny strach i przeżywanie całej tej sytuacji. Ale teraz jest już ok. Nasz kot Balbina dochodzi do siebie, ma się dobrze, więc ja też już jestem spokojna i gotowa do nagrywania. Zresztą ona jest ze mną tutaj w pokoju, więc jeżeli będziecie słyszeć jakieś hałasy, to jest to Balbina, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dzisiaj mam dla Was niezwykle interesującą historię. To historia seryjnych tureckich morderców. Morderców, bo jest ich dwóch. Kiedy przeczytałam pierwszy raz o tej historii, wiedziałam, że na pewno muszę ją Wam opowiedzieć. Jednak, żebyście mogli tę historię w pełni zrozumieć i nie pogubić się w chronologii, będę musiała opowiedzieć ją w nieco inny sposób niż dotychczas. Dlatego, że opowiem tak naprawdę już od początku o wszystkich szczegółach tych zbrodni. Nie przejdę od ogółu do szczegółu, bo nam się po prostu to wszystko pomyli i mi, i Wam, bo jest tu dość sporo wydarzeń i dość sporo osób. No to co? Nie przedłużam już i przechodzę do opowiadania. Dzisiaj nie zacznę mojej historii od przedstawienia Wam miejscowości, gdzie miały miejsce te wydarzenia, o których nagrywam podcast. Dlaczego? Dlatego, że zabieram Was na wycieczkę po Turcji. Przemierzymy wspólnie dzisiaj tysiące kilometrów śladami dwóch tureckich seryjnych morderców oraz poznamy historię ich ofiar. Nasza historia ma swój początek 19 października 2006 roku. Znajdujemy się w prowincji Bursa w miejscowości Gemlik. Jest późna godzina, a właściwie dochodziła już północ. Do święta Ramadan zostało tylko kilka dni. Małżeństwo Suren wybrało się tego dnia na przedświąteczne zakupy. Potem Merih Suren, mąż, udał się do meczetu na modlitwę, a jego żona Nevin poszła w tym czasie odwiedzić swoich rodziców. Nevin była w 6 miesiącu ciąży. Było to pierwsze dziecko małżeństwa Suren, dlatego para była bardzo podekscytowana tym, że ich rodzina miała się niedługo powiększyć.
Kobieta stwierdziła, że zamiast samotnie siedzieć w domu i czekać na męża, może po prostu ten czas spędzić ze swoimi rodzicami. Po zakończonej modlitwie Merich Suren poszedł więc do domu teściów, skąd odebrał żonę i potem wspólnie wracali oni do domu. Nie mieszkali oni daleko, dlatego drogę przebywali na piechotę. W pewnym momencie mężczyzna usłyszał czyjeś kroki. Była noc, późna godzina, więc mogło to powodować niepokój. Dodatkowo Merich miał przeczucie, że coś jest nie tak. Niestety jego żona Nevin ze względu na swój stan nie mogła się zbyt szybko poruszać, więc dalej szli oni swoim tempem. Merich jednak nie tracił czujności. Nasłuchiwał uważnie kroki, nie jednej, a wydawało mu się, że przynajmniej dwóch osób. Nie obejrzał się jednak za siebie, bo nie chciał wystraszyć swojej żony. Starał się być czujny i kątem oka obserwował, co się z tyłu dzieje. W pewnym momencie usłyszał huk i nagle poczuł ogromny, przeszywający ból w plecach. Natychmiast rzucił się on na swoją żonę, przytulając ją mocno do siebie i próbując chronić własnym ciałem. Potem słyszał tylko kolejne wystrzały. Nie wiedział ile, nie jest w stanie policzyć, ale nie ruszał się. Dalej chronił, osłaniał swoją żonę. Gdy strzały ucichły, wokół nich pojawili się ludzie, którzy słysząc to całe zamieszanie, te hałasy, wybiegli na ulicę z domów i ruszyli im z pomocą. Wezwano oczywiście karetki i małżeństwo zostało zabrane bardzo szybko do szpitala. Tam okazało się, że Merich i Nevin na szczęście żyją. Mężczyzna odniósł kilka ran i znajdował się w ciężkim stanie. Natomiast jego żona, mimo tego, że Merich chronił ją, osłaniał swoim ciałem, również została ranna. Jednak jej stan lekarze ocenili na stabilny i ogólnie dobry. Nic nie zagrażało ani jej, ani dziecku. Policja przesłuchała świadków zdarzenia, jednak nie udało się zbyt wiele ustalić. Wiadomo tylko, że ataku dokonały dwie zamaskowane osoby. Z opisu postury można było wywnioskować z całą pewnością, że byli to mężczyźni. I to w sumie tyle, co udało się ustalić policji. Merich, ze względu na swój stan, był nieprzytomny i funkcjonariusze czekali na jego wybudzenie się, aby mogli go w tej sprawie przesłuchać i dostać od niego być może więcej informacji na temat tego wydarzenia. Natomiast jego żona, Nevin, była przytomna, ale była w bardzo złym stanie psychicznym i nie dostarczyła ona funkcjonariuszom praktycznie żadnych informacji, które pomogłyby w schwytaniu napastników. 20 października 2006 roku, czyli dzień później, znowu znajdujemy się w prowincji Bursa, ale tym razem jesteśmy w miejscowości Osman Gazi. Hussein Chalishkan jest studentem, który za dnia chodzi na zajęcia, a wieczorem dorabia sobie w jednym ze sklepów spożywczych w miejscowości Osman Gazi. Hussein dorabiał sobie w ten sposób do swojego skromnego studenckiego funduszu. No i praca w sklepie tak naprawdę mu odpowiadała, dlatego że podczas swojej zmiany wieczorem ruch w sklepie był na tyle mały, że miał on czas na naukę. Tego dnia w Bursie miało miejsce trzęsienie ziemi. Toteż Hussein zadzwonił do rodziny, by ich uspokoić. Poinformował on rodziców, że jest z nim wszystko ok i poprosił, by się nie martwili. Dodał także, że przyjedzie do rodziny na święta i przybędzie tam w pierwszy dzień świąt. Tego dnia był w sklepie wyjątkowo duży ruch. No i Hussein nie miał, tak jak zwykle, czasu na naukę. Kiedy więc nadszedł koniec pracy, student podszedł do drzwi i miał już je zamykać, kiedy z impetem do sklepu weszło dwóch mężczyzn. Pchnęli oni drzwi tak mocno, że student upadł na ziemię. Gdy się podniósł, jeden z mężczyzn uderzył go tak mocno, że chłopak ponownie upadł. Potem pytali go o to, gdzie są pieniądze. Hussein odpowiedział, że właściciel sklepu zabrał
wszystko z kasy i wtedy dwóch mężczyzn wyciągnęło swoje bronie, które mieli przy sobie i zastrzeliło studenta. Następnie opróżnili oni kasę sklepową, zabrali parę rzeczy ze sklepu, no i wyszli, wsiadli do swojego auta, po czym odjechali. Ciało Husseina zostało odnalezione przez klienta, który przyszedł kilka godzin później do sklepu. Myślał, że ten sklep jest dalej otwarty, bo było zapalone światło, nie było tabliczki z napisem zamknięte, więc był pewny, że ten sklep jest otwarty. Jednak zaraz po wejściu odnalazł on ciało nieżywego studenta. Natychmiast powiadomiono żandarmerię i rozpoczęło się śledztwo. Jednak po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze oprócz ciała, oprócz opróżnionej kasy, nie znaleźli tak naprawdę żadnego śladu po sprawcy. Nikt nic nie widział, no po prostu sytuacja była beznadziejna. Mamy kolejny dzień, 21 października 2006 roku. Znajdujemy się w okolicach Kodziaeli. Jest poranek. Policja z Kodziaeli zostaje poinformowana o napadzie na sklep spożywczy znajdujący się na drodze D100 w odległości około 130 km od Izmitu. Sklep stoi niedaleko parku. Pracował tam Fatih Kılıç, którego ciało zostało odnalezione przez przypadkowych klientów. To oni powiadomili policję. Fatih Kılıç miał 21 lat. Codziennie rano sprzątał on sklep, a potem zasiadał do śniadania. Tego dnia jednak nie zdążył go zjeść. Funkcjonariusze po przyjeździe do sklepu odnajdują przyszykowane do spożycia poğaça, to są takie tureckie drożdżowe bułki z nadzieniem na przykład sera czy ziemniaków. Mężczyzna kupił je w drodze do pracy tego dnia rano. To stwierdzono na podstawie zeznań osób z pobliskiej piekarni. No i według tego, co udało się ustalić śledczym, na podstawie zeznań, jak i monitoringu, przed sklepem miało zatrzymać się osobowe auto, z którego wysiadło dwóch mężczyzn. Weszli oni do sklepu, a po chwili wyszli. Ze sklepu oczywiście zabrano gotówkę i kilka towarów, w tym alkohol. Dzień później, 22 października, około godziny 6 rano, do żandarmerii wojskowej w prowincji Sakarya w miejscowości Hendek wpływa wezwanie. Na jednej ze stacji paliw, dokładnie to Energy Petrol, położonej tuż przed miejscowością Hendek w okolicach wioski Kargaly Han Baba, dochodzi o godzinie 5:30 do napadu. Żandarmeria natychmiast udaje się na miejsce, gdzie znajdują się dwie ofiary. Jedną z nich jest Mehmet Çakır, ojciec dwójki dzieci i pracownik stacji. Według zapisu kamer, Mehmet znajdował się na zewnątrz stacji, gdy podjechało osobowe auto. Wysiadło z niego dwóch mężczyzn z bronią, którzy bez żadnego ostrzeżenia wycelowali w pracownika stacji i zaczęli do niego strzelać. Mehmet próbował uciekać, jednak został kilkukrotnie postrzelony, nim dobiegł do drzwi stacji. Napastnicy następnie zabrali pieniądze, które miał przy sobie Mehmet, oraz opróżnili kasę na stacji. Gdy wychodzili z budynku, zobaczyli jakiegoś mężczyznę. Był to rolnik Dursun Dere. Mężczyzna usłyszał strzały i dlatego przyszedł na stację, by zobaczyć, co się dzieje. Dwóch mężczyzn zawołało go, no i Dere posłusznie szedł w ich stronę. Gdy był już blisko, mężczyźni zaczęli do niego strzelać, i Dere rzucił się wtedy do ucieczki. Jednak niestety kilka kul go raniło. Upadł on na ziemię i postanowił się nie ruszać, udawał martwego. No i to tak naprawdę go uratowało. Dwóch napastników, pewnych tego, że nie zostawili ze sobą żadnych żywych świadków, wsiadło do auta i odjechało. Dere przeżył ten atak i wezwał pomoc. Jego zeznania nie wniosły zbyt dużo do śledztwa, jednak potwierdził on to, co i tak zostało uchwycone przez monitoring, że było dwóch napastników, dwóch mężczyzn, którzy poruszali się autem osobowym. Wszystkie te zdarzenia, które następowały praktycznie jedne po drugich, zwróciły uwagę funkcjonariuszy. Wysunięto wniosek, że za wszystkimi tymi atakami
musi stać ta sama dwójka mężczyzn. W każdym przypadku ich sposób postępowania był ten sam. Napadali oni, zabijali pracowników, zabierali pieniądze i trochę towaru, a potem znikali. Posługiwali się oni bronią palną, podróżowali autem osobowym. Policja z Bursy powiązała więc te przypadki również z napadem na małżeństwo Suren. Na szczęście Merich Suren odzyskał w końcu świadomość, zostaje więc on natychmiast przesłuchany przez policję i opowiada im bardzo ważne fakty. Otóż Merich Suren twierdzi, że wie na 100%, kto mógłby stać za atakiem na niego i jego żonę. Twierdzi, że musi to być jego dawny kolega Yiğit Bekçe. Merih kolegował się z Yiğit'em, byli wspólnikami. Często razem dokonywali różnych drobnych przestępstw. Przez pewien czas mieszkali także razem w miejscowości Jalowa. Trafili oni do tego samego więzienia, a potem z niego wyszli. Po więzieniu nie mieli ze sobą przez jakiś czas kontaktu. Rok przed napadem, czyli w 2005 roku, Yiğit Bekçe miał przyjść do domu Mericha i poprosić go o pieniądze w wysokości około 2,5 tysiąca lir. Merich dał mu te pieniądze. Potem Yiğit kazał mu zaparzyć turecką herbatę i zażył przy nim jakieś tabletki, najpewniej były to narkotyki, dlatego że Yiğit był narkomanem. Następnie Yiğit powiedział do Mericha, aby ten wypowiedział tekbir, bo zaraz go zabije. Wtrącę tutaj, że tekbir to takie muzułmańskie wyznanie wiary. Wypowiadając je, stajemy się muzułmanami, ale także muzułmanie wypowiadają ten tekbir przed na przykład swoją śmiercią. Kiedy Mehir usłyszał groźbę śmierci, wystraszył się nie na żarty, bo znał Yiğit'a, wiedział na co jest go stać, więc postanowił udawać, że jest mu niedobrze i musi udać się do łazienki. Oczywiście nie poszedł do łazienki, tylko po swój karabin, który trzymał w domu. Miał w ogóle dwie bronie, więc kiedy wziął ten karabin, postanowił również wziąć tą drugą broń, która znajdowała się w sypialni. Ale wtedy Yiğit miał zacząć do niego strzelać. Merich oczywiście odpowiedział mu też strzałami. W wyniku tej strzelaniny obu mężczyzn aresztowała policja, zostali oni zamknięci w więzieniu na kilka miesięcy. Po wyjściu Merich postanowił się ustatkować i rozpoczął życie tak zwanego porządnego człowieka. Założył on rodzinę i oczekiwał narodzin pierwszego dziecka. Stwierdził on z całą pewnością, że Yiğit Bekçe postanowił się na nim zemścić i zabić za to, że rok temu mu się to po prostu nie udało. Policja znała więc tożsamość pierwszego z zabójców. Próbowano ustalić, kto był tym drugim. No i policja oraz żandarmeria po wnikliwej analizie wszystkich dowodów w postaci nagrań, zeznań świadków oraz osób, które znały Yiğit'a Bekçe i wiedziały, z kim się obraca, gdzie przebywa i tak dalej, wytypowano, że tym wspólnikiem musi być nie kto inny jak Mehmet Karahasan. Policja następnie zidentyfikowała także pojazd, którym najprawdopodobniej poruszali się mężczyźni, dlatego że uzyskano informację, jakoby mieli oni wynająć auto z wypożyczalni aut. Skoro już funkcjonariusze wiedzieli, kogo ścigają, no to jak najlepiej znaleźć tych ludzi? Po sygnale telefonów komórkowych oczywiście, więc rozpoczęto śledzenie tych sygnałów. No i dane wskazywały, że mężczyźni znajdują się w prowincji Sakarya w miejscowości Akyazı. Policja ustaliła adres, pod którym mają oni przebywać, no i dość pokaźna grupa funkcjonariuszy natychmiast udała się w to miejsce. No i słuchajcie, rzeczywiście przed domem stało auto, które wcześniej wynajęli mężczyźni i poruszali się nim. Policja zapukała więc do drzwi i otworzył je jakiś nieznany im mężczyzna. Okazało się, że jest to Hasan Solmaz. Policja natychmiast przeszukała dom,
ale nie było w nim zabójców. W domu tym jednak znajdowała się broń, która została oczywiście zabrana, zabezpieczona przez policję. Wykonano na niej badania i różne analizy i okazało się, że ta dokładnie broń została użyta do wszystkich tych ataków, o których Wam opowiedziałam wcześniej. Policja przesłuchała też Hasana i opowiedział on, że Mehmet Karahasan to jego kolega. Przybył on do niego wraz ze swoim znajomym i tym Bekcze, więc tutaj Hasan tak naprawdę potwierdza funkcjonariuszom, z kim Yid się porusza, czyli jest Yid Bekcze i Mehmet Karahasan. Hasan opowiedział, że ten jego kolega Mehmet chciał od niego pożyczyć auto. W zamian zostawili to wypożyczone auto, które było uszkodzone i się nie nadawało do podróży. Hasan miał się zgodzić na taki układ. Mężczyźni zostawili u niego także swoją broń, a w zamian zabrali jego. I według jego zeznań nie brał on jakiegokolwiek udziału w tych poprzednich zbrodniach i nie był on także świadomy tego, czego dopuścił się Mehmet oraz Yid. Twierdził on, że gdyby wiedział o tym, czego dopuścił się jego kolega ze swoim towarzyszem, to w życiu nie zgodziłby się na zamianę broni oraz pożyczenie im auta. Twierdził on także, że kiedy tylko usłyszał wieści, że giną ludzie, policja poszukuje dwóch zabójców, powiązał wszystkie fakty i domyślił się, że muszą za tym stać właśnie Mehmet i Yid. Zadzwonił on wtedy do Mehmeta i nakazał mu zwrot swojego auta oraz zabranie tego wypożyczonego auta z jego posesji. I podczas tej rozmowy Mehmet przyznał mu się przez telefon, że tak, owszem, za tymi wszystkimi zabójstwami stoi on oraz jego kolega Yid. Hasan więc ogólnie twierdził, że był nieświadomy tego, czego dopuścił się Mehmet i Yid. Nie uważał więc, że pomagał on w ukrywaniu się czy w ucieczce morderców, więc czuł się jak najbardziej tutaj niewinny. I z tego co wiem, policja nie aresztowała go, nie postawiono mu żadnych zarzutów za jakiś współudział, za pomaganie itd. No dobrze, skoro poznaliśmy już tożsamość sprawców, to pozwólcie, że Wam o nich opowiem. Zacznijmy od Yida Bekcze. Urodził się on w 1977 roku w prowincji Bursa w miejscowości Gemlik. Był on najmłodszym dzieckiem swoich rodziców. Miał trzy starsze siostry. W 1986 roku jakiś pijany szaleniec zaatakował nożem znajdujących się na plaży ludzi. Jego czwartą ofiarą był ojciec Yida, który w wyniku tego ataku zmarł. Matka mężczyzny wyszła później drugi raz za mąż, jednak po kilku latach ten drugi mąż ją zostawił, by poślubić jej przyjaciółkę. Yid ukończył tylko szkołę podstawową. Nie udało mu się ukończyć szkoły średniej, dlatego że zaczął po prostu sprawiać problemy. Uciekał ze szkoły, nie chciał do niej chodzić itd. Próbował więc pracować jako pomocnik rybaka, ale szybko stracił zainteresowanie, dlatego że o wiele bardziej interesujące dla niego były bójki i kłótnie, w które chętnie się wdawał. Zaczął także dopuszczać się drobnych przestępstw, kradzieży oraz zaczął także pić alkohol. Za kradzieże był wiele razy karany pobytem w poprawczaku, a później w więzieniu. To w poprawczaku miał pierwszy kontakt z narkotykami, od których się uzależnił. I nie znalazłam nigdzie jakichś konkretnych informacji o tym, co to były dokładnie za narkotyki. Jego mama przeprowadziła się później do miejscowości Jalowa, gdzie razem z właśnie nią Yid mieszkał. Ogólnie nic się w jego życiu za bardzo nie zmieniało. Czasami próbował wyjść na prostą, wtedy jego mama oraz siostry próbowały mu pomóc, wspierały go, matka nawet zapisała go na odwyk i wysłała, ale Yid po bardzo krótkim czasie
wybił po prostu okno i uciekł. W międzyczasie, kiedy miał te takie okresy niezażywania narkotyków, kiedy starał się żyć dobrze, był trzeźwy, to pracował, chodził regularnie do meczetu, podobno nawet się ożenił, ale miał być to ślub religijny, taki muzułmański, a nie cywilny, czyli według prawa ślubu nie było, bo ślub religijny nie ma mocy prawnej w Turcji. No i w wyniku tego małżeństwa miał on posiadać dwójkę dzieci, jednak jakichś takich więcej informacji na ten temat nie znalazłam, także informacji na temat tego, czy później ten kontakt z tą żoną był utrzymywany, czy z tymi dziećmi był utrzymywany, więc prawdopodobnie ich drogi się rozeszły. Yiğit pracował później na budowach. W 2005 roku miał poznać Mehmeta Karahasana i połączyły ich podobieństwa, czyli ta przeszłość kryminalna. Yiğit Bekçe dalej zażywał narkotyki, dodatkowo dokonywał samookaleczeń. Podobno ciął się żyletką na rękach i na innych częściach ciała, więc jego ciało było pokryte bliznami, dodatkowo miał wiele różnych tatuaży na ciele. Jeżeli chodzi o takie konkrety, o jego przeszłość kryminalną, to jest ona dość pokaźna. Otóż według jego akt już 5 stycznia w 1999 roku oraz 17 września w 1999 roku został on aresztowany pod zarzutem napaści, więc był on wtedy dość młody, dopiero co skończył 20 lat. Potem 5 stycznia 2000 roku został ponownie zaaresztowany, tym razem za nielegalne posiadanie broni palnej. 21 października tego samego roku aresztowano go za pobicie osoby. Stan tej osoby był zagrażający życiu, dlatego jakby tutaj potraktowano to bardzo poważnie. W tym samym roku wychodzi on z więzienia i 2 miesiące później, czyli w grudniu, zostaje aresztowany za udział w strzelaninie. 24 marca 2001 roku zostaje mu postawiony zarzut włamania i znowu trafia do więzienia. Następnie wychodzi na wolność i miesiąc później, czyli mamy już 2002 rok, zostaje aresztowany pod zarzutem utworzenia grupy przestępczej. 26 marca 2004 roku zostaje ponownie aresztowany, tym razem za umyślne spowodowanie obrażeń ciała. 27 sierpnia 2004 roku zostaje zatrzymany na krótko za pobicie. Po paru dniach jednak zostaje zwolniony, a tydzień później ponownie zatrzymany, tym razem za groźby. W 2005 roku zaatakował on Meriha Surena, o czym już Wam opowiedziałam, za co również trafia do więzienia i wychodzi z niego na początku lipca 2006 roku. Czyli jak sami widzicie, Yiğit Bekçe miał pokaźny dorobek kryminalny. Wiele razy był aresztowany, no ale te jego pobyty w więzieniu były dość krótkie. No to teraz opowiem Wam, kim był Mehmet Karahasan. Jego rodzina pochodziła oryginalnie z Giresun, natomiast on urodził się w 1982 roku w prowincji Sakarya w miejscowości Akyazı. On także jest najmłodszym dzieckiem swoich rodziców. Miał aż 7 starszych sióstr. Według relacji Mehmeta, jego ojciec miał być drażliwym i gniewnym człowiekiem. Używał wobec niego przemocy fizycznej w celach wymierzania kary bądź też dyscyplinowania go. Ojciec Mehmeta prowadził sklep spożywczy, a jego matka zajmowała się domem i dziećmi. Mehmet, kiedy był mały i chodził do szkoły podstawowej, w wolnym czasie pomagał często ojcu w sklepie. Marzył on o rozpoczęciu nauki w liceum wojskowym i ogólnie o karierze wojskowej. Niestety pewne wydarzenie pokrzyżowało mu plany. Kiedy Mehmet miał 14 lat, dopuścił się on morderstwa. Zaatakował on nożem 19-letniego Kemala Altuntasza, który tego dnia przyszedł do sklepu jego ojca. Motywem miało być to, że podobno Kemal dopuścił się wykorzystania jednej z sióstr Mehmeta.
Mehmet został więc zatrzymany i skazany na pobyt w zakładzie poprawczym. Jego rodzina po tym zdarzeniu się wyprowadziła z miasta, dlatego że byli prześladowani. Jednak siostry Mehmeta zostały w Akiazy, bo one były już po prostu dorosłe, rozpoczęły swoje życie, założyły swoje rodziny, no więc wyprowadzili się tylko rodzice Mehmeta i oni przeprowadzili się do miejscowości Jalowa. Mehmet wychodzi na wolność w 1999 roku, jest już osobą pełnoletnią. Po wyjściu na wolność dołącza do swoich rodziców. Mieszka z nimi, niedługo później się żeni. W 2002 roku odbywa on także obowiązkową służbę wojskową. Ma dwójkę dzieci. Zaocznie kończy też szkołę podstawową, no i według Mehmeta po wyjściu z więzienia jego życie jest dość trudne, dlatego że nie może znaleźć pracy. Mimo tego, że podczas pobytu w zakładzie poprawczym ukończył on szkolenie na szwacza, to nie mógł on znaleźć w tym zawodzie zatrudnienia. Próbował w ogóle takiej pracy fizycznej w wielu różnych miejscach, fabrykach, ale jego przeszłość kryminalna powodowała, że był on w tych miejscach pracy prześladowany. Nie wytrzymywał tego psychicznie i po prostu rezygnował po jakimś czasie z pracy. Jego rodzina nigdy go nie wykluczyła i nie potępiła za to morderstwo, którego się dopuścił. Wszyscy bardzo go wspierali. Mehmet, podobnie jak Yiğit, był również narkomanem. Pierwszy kontakt z narkotykami, podobnie właśnie jak Yiğit, miał on w zakładzie poprawczym. Był także uzależniony od alkoholu. No i on, podobnie też jak Yiğit, dokonywał samookaleczeń. Jego ręce oraz jego całe ciało było pokryte bliznami. Był również wytatuowany. Nie żebym tutaj był jakieś uprzedzenia ode mnie, że wspominam o tych tatuażach, ale no jakby w Turcji w tamtych jeszcze latach posiadanie tatuaży to nie było takie dość popularne, dlatego że według wielu muzułmanów muzułmanie nie powinni mieć po prostu tatuaży. Teraz to się trochę zmienia, społeczeństwo tureckie jest bardziej takie liberalne, tak to nazwijmy, i tatuaże w sumie stały się popularne, ale jeszcze w tamtych latach, w latach właśnie początek 2000 lat, to był okres, kiedy tatuaże raczej kojarzyły się z nieciekawymi typami, z osobami z przeszłością kryminalną. Wróćmy jednak do października 2006 roku. No więc, podsumowując, policja miała już pewność, kto stoi za tą serią zabójstw. Widzieli też oni, jakim obecnie autem poruszają się mężczyźni, więc funkcjonariusze śledzili dalej sygnały z telefonów Mehmeta i Yiğita i mieli nadzieję, że to pozwoli im zatrzymać tych przestępców. Jednak no, mężczyźni byli nieco szybsi, a mianowicie jeszcze tego samego dnia, ale w godzinach wieczornych, czyli 22 października 2006 roku. Przypominam, że tego dnia rano dokonali już zabójstwa w prowincji Sakarya, a teraz w godzinach wieczornych napadli oni na sklep spożywczy w prowincji Mersin w mieście Erdemli, czyli rano dokonali napadu i zabójstwa w prowincji Sakarya. Potem przejechali oni 784 km dokładnie do miasta Erdemli i tam dokonali kolejnego zabójstwa. Tym razem ich ofiarą był 26-letni sprzedawca Özcan Köse. Mężczyźni, podobnie jak wcześniej, zatrzymują auto przed sklepem, wchodzą do sklepu, tam atakują sprzedawcę. Mehmet miał zaatakować Özcan Köse nożem, kilkukrotnie go pchnąć, a kiedy mężczyzna upadł, to Yiğit uderzał go w głowę bronią. No i głowa sprzedawcy została tak naprawdę zmasakrowana. Znowu mężczyźni zabierają pieniądze z kasy sklepowej, trochę towaru i odjeżdżają. Funkcjonariusze przybywają na miejsce oczywiście zbyt późno, zabójców dawno już nie ma, zdążyli uciec.
No i na temat ofiary mogę Wam powiedzieć, że około rok wcześniej wziął on ślub, a dokładnie 40 dni przed swoją śmiercią został on ojcem. No i co ciekawe, mężczyzna ten normalnie nie znajdował się o tej porze w sklepie. To zwykle jego matka w tym czasie znajdowała się w sklepie, ale tego dnia jego dziecko obchodziło 40 dzień swojego życia. Według starych tureckich zwyczajów, pierwsze 40 dni życia dziecka jest niezwykle ważne dla nowonarodzonego właśnie człowieka, ale też jego matki, dlatego że oni są wtedy bardzo podatni na choroby, ale też na uroki, czyli takie, wiecie, uroki, jakie znamy w Polsce. No i tego 40 dnia kończy się taka jakby kwarantanna i dokonuje się rytualnego obmycia dziecka. Tej kąpieli miała dokonać właśnie matka Özcan'a, przez co to ona tego dnia nie była obecna w sklepie, a on właśnie poszedł za nią zamknąć ten sklep. Matka tego mężczyzny bardzo przeżywała śmierć swojego syna, bo jak sami widzicie, to był po prostu splot nieszczęśliwego przypadku, że to nie ona, a jej syn znajdował się w sklepie. Oczywiście pewnie można założyć, że zabójcy również i jej by nie oszczędzili, ale no wiecie, jak to matka, jednak czuła ona wielki, ogromny żal, że zginął jej syn, prawda? Co dalej się dzieje z mężczyznami, znamy z ich opowieści, z ich zeznań, ale ja już teraz Wam opowiem, tak żeby ta historia miała jakiś taki ciąg chronologiczne, żeby nam się tutaj nic nie pomyliło. No więc po zbrodni w Mersin mężczyźni udają się do Hatay. No i na autostradzie Erzin Dörtyol, właśnie w tej prowincji Hatay, biorą udział w jakimś wypadku, w wyniku którego ich auto zostaje uszkodzone. Podobno miał wtedy kierować Mehmet i zderzył on się z barierkami przy drodze. Wiecie, takie metalowe balustrady, barierki. I auto po prostu nie nadawało się do dalszej jazdy. W ogóle biorąc pod uwagę to, że byli oni pod wpływem alkoholu oraz narkotyków, to w sumie i tak udało mi się przyjechać dość spory kawałek drogi, prawda? Jid i Mehmet postanawiają więc porzucić auto. Podpalają je, by zatrzeć wszelkie ślady, typu odciski palców. Następnie mężczyźni łapią tak zwanego stopa i docierają w ten sposób do Adany. Na autostradzie Tarsus Adana Gaziantep, niedaleko mostu Gülek, łapią oni kolejną okazję. Kierowcą jest 42-letni Bekir Çelikçi. Obok niego na przednim siedzeniu siedzi jego 4-letni syn Recep. To chłopiec w sumie dostrzegł tych dwóch mężczyzn na poboczu drogi i wpadł na pomysł, by ich zabrać. Kierowca tego auta, czyli Bekir, jest rolnikiem i on właśnie wracał do domu. I kiedy wracał do domu razem ze swoim synem, często pozwalał mu siadać na tym przednim siedzeniu obok siebie. Więc Bekir za namową syna zatrzymuje się, zabiera do auta tych dwóch mężczyzn, no i mężczyźni wsiadają. Na początku sprawiali wrażenie zwykłych, typowych autostopowiczów. Po jakimś jednak czasie jeden z nich, który dokładnie to nie wiem, ale według opisu chłopca miał być to ten wyższy mężczyzna, wyszeptał coś do ucha kierowcy i mężczyzna oznajmił niedługo potem synowi, że nastąpiła trochę zmiana planów, że on zawiezie go do swojego wuja, no i to się nie spodobało chłopcu. Recep próbował odwieść tatę od tego pomysłu, no ale Bekir był stanowczy. Kierowca odwiózł więc chłopca do swojego wuja. Na pożegnanie powiedział mu, że niedługo po niego wróci. Ale jak się domyślacie, Bekir nigdy nie odebrał już swojego syna. Jego ciało zostało odnalezione na poboczu drogi Aksaray-Ankara. Według tego, co się udało później ustalić, miał on zginąć 24 października. Został on zastrzelony przez zabójców podczas zeskrobywania lodu z okien auta. Następnie mordercy
pojechali dalej jego autem. 24 października 2006 roku dokonali oni kolejnego napadu. Tym razem znajdowali się w prowincji Ankara, niedaleko miejscowości Gölbaşı. To było 480 km dalej od tego ostatniego napadu na sklep w Mersin. Napadli oni na stację paliw Shell. Był wieczór, na stacji tej pracowało dwóch mężczyzn, Enver Aycek oraz Necati Yücel. Mordercy zatankowali auto, a potem wycelowali bronią w pracowników. Mężczyźni błagali o litość, prosili, by wzięli co tylko chcą, pieniądze, towar, ale żeby nie robili im krzywdy. Jednak Yid i Mehmet byli nieporuszeni. Kazali mężczyznom położyć się na ziemi, twarzą do dołu i zastrzelili ich z zimną krwią, oddając kilka strzałów w ich głowy. Na stacji paliw znajdowała się także trzecia osoba, również mężczyzna, Recep Aypek. Uszedł on z życiem tylko i wyłącznie dlatego, że drzemał on w pokoju na tyłach stacji, po prostu zabójcy go nie widzieli. Do tego momentu liczba ofiar wynosiła już 7. W wiadomościach, w radiu podawano komunikaty i ostrzeżenia. Policja w całym kraju ich poszukiwała, ale jak widać, niezbyt skutecznie. Funkcjonariusze zawsze byli tuż za zabójcami. Yiğit i Mehmet pozostawali ciągle w ruchu. Przemieszczali się, co utrudniało ich namierzenie oraz schwytanie. Kiedy odjechali ze stacji paliw, to niedługo potem postanowili porzucić auto. No i znowu je podpalają, po czym próbują złapać kolejną okazję. Jest noc, więc ruch na drodze jest mały, bo pamiętajmy, że to są autostrady. W końcu jednak zauważają oni światła zbliżającego się auta, no i machają. A auto się zatrzymuje na poboczu. Więc sobie Yiğit i Mehmet pomyśleli, że znowu mają szczęście. Podchodzą do pojazdu, z którego wysiada 4 funkcjonariuszy żandarmerii. Yiğit i Mehmet oczywiście zrozumieli, że tym razem mają pecha, próbują uciekać, strzelają. Żandarmeria bardzo szybko ich obezwładnia i zakuwa w kajdanki. Podczas zatrzymania zarówno Yiğit, jak i Mehmet są w szale, krzyczą jak opętani. Dodatkowo są oni w totalnym upojeniu alkoholowym oraz pod wpływem narkotyków. Nie ma tak naprawdę z nimi żadnego kontaktu. Policja i żandarmeria musi poczekać więc z przesłuchaniem aż do momentu ich wytrzeźwienia. Podróż Yiğita Bekczy i Mehmeta Karahasana zakończyła się, ale trwała 53 godziny. Podczas tego czasu przejechali oni łącznie 1944 km. Zabili 7 osób i ranili ciężko 2 osoby. Jeżeli chodzi o śledztwo, to dowodami w tej sprawie już od początku były nagrania, zeznania świadków. Policja po ustaleniu tożsamości morderców szukała ich najpierw w miejscach zamieszkania ich rodzin i bliskich, gdyż zakładano, że mogli się tam oni ukryć. Po stwierdzeniu, że nie ma ich w tych miejscach, rozpoczęto oczywiście śledzenie sygnałów z ich telefonów i tak trafiono do domu, gdzie mieszkał Hasan Solmaz, o czym Wam wcześniej opowiadałam. Następnie policja ustaliła nowe auto, którym mieli się poruszać mordercy i dalej funkcjonariusze tak naprawdę polegali na sygnałach z telefonów komórkowych. Yiğit i Mehmet byli ciągle w ruchu, poruszali się, przemieszczali bez tak naprawdę jakiegoś konkretnego celu i schematu, więc trudno było policji i żandarmerii określić, w jakim kierunku mogą oni zmierzać. Tak naprawdę funkcjonariusze liczyli na łód szczęścia lub po prostu błąd, który popełnią mordercy i tak też się stało. Yiğit i Mehmet po aresztowaniu zostali natychmiast przewiezieni do więzienia w Ankarze w Sincap. Kiedy w końcu wytrzeźwieli, zostali oczywiście przesłuchani. Według ich zeznań zabijali oni wspólnie.
Żaden z nich tak naprawdę nie próbował zrzucać winy na drugiego kolegę, tylko po prostu czasami w jednym morderstwie to Yid był bardziej aktywny, a podczas drugiego innego morderstwa to Mehmet był bardziej aktywny, ale ogólnie nikt tutaj nie próbował się wybielać, nikt tutaj nie próbował zrzucać winy na kolegę. Do zabijania używali broni palnej oraz noży. Bili oni także swoje ofiary. Ich motywem było dokonanie rabunku, kradzieży pieniędzy i alkoholu. Zabijali oni ofiary, po czym okradali ich z pieniędzy oraz właśnie te miejsca, gdzie pracowali, czyli sklepy i stacje paliw. Ani Yid, ani Mehmet nie mieli jakichś konkretnych preferencji. Ich ofiary były przypadkowe. Podczas przesłuchania zapytano ich oczywiście, dlaczego zabijali, bo przecież mogli dokonać rabunku, zabrać pieniądze, ale niekoniecznie musieli zabijać swoje ofiary. No i mężczyźni zgodnie odpowiedzieli, że robili to dla przyjemności. Nie planowali oni tego, po prostu tak wyszło, że pewnego razu, pewnego wieczora spożyli bardzo dużo alkoholu, zażyli narkotyki i wpadli na tak nikczemny pomysł i zaczęli zabijać. I takie jedno morderstwo przerodziło się w niekończącą się drogę śmierci. Jeżeli chodzi o wyroki, to ze względu na fakt, że 7 tych morderstw zostało popełnionych w 6 różnych jurysdykcjach, czyli prowincjach, zdecydowano, że Bekcze i Kara Hassan będą sądzeni oddzielnie w każdym mieście za odpowiednie zabójstwa w 6 procesach, oddzielnych procesach, które toczyły się od 2007 do 2011 roku. Ostatecznie obaj mężczyźni usłyszeli 5-krotnie wyroki dożywocia, przy czym Bekcze otrzymał dodatkowe 40 lat i 6 miesięcy więzienia, a Kara Hassan 55 lat i 6 miesięcy więzienia. Czyli krótko mówiąc, na pewno nie wyjdą oni kiedykolwiek na wolność. Obecnie odsiadują oni wyroki w więzieniu w Ankarze w Sindżab, czyli w tym samym więzieniu, do którego trafili. Znajdują się oni na oddziale zamkniętym dla szczególnie niebezpiecznych przestępców, więc pozbawieni są oni wielu takich różnych udogodnień i zamknięci są w izolacji, w pojedynczych celach. Opuszczają oni te cele tylko i wyłącznie na spacer, nie mają kontaktu tak naprawdę z nikim poza tym. Z wywiadów, które przeczytałam w mediach, a jest ich trochę, mają oni kontakt ze swoimi rodzinami. Matka Yita Bekcze dalej mieszka w miejscowości Jalowa. Jest oczywiście zła i rozgoryczona, kiedy media pojawiają się i próbują z nią rozmawiać, no bo pewnie ta kobieta to po tych wydarzeniach no, przychodziła mękę, ale w jednym z wywiadów wypowiedziała się, że jej syn tak naprawdę od zawsze sprawiał problemy wychowawcze i ona jako matka próbowała mu pomóc, ale jednak bezskutecznie. Natomiast rodzice Mehmeta są bardziej rozmowni, mają oni kontakt z synem, zdają sobie sprawę z powagi jego przestępstw i jak powiedział jego ojciec, bardziej jest im żal ofiar i ich rodzin, a nie ich syna. Jako taką ciekawostkę dodam, że gdy zatrzymano Yita i Mehmeta, to żona Mehmeta była w 3. ciąży, więc podczas jego pobytu w więzieniu urodziło się jego 3. dziecko. Mehmet ma kontakt ze swoją żoną i dziećmi, ma kontakt telefoniczny, czasami się z nimi widuje, tak samo z rodzicami. Jeżeli chodzi o to, czy Yid ma kontakt z rodziną, to nie wiem, czy jego matka go odwiedza. Wiem tylko, że jego siostry nieraz go odwiedzały, ale ich mężowie nie są zbyt pozytywnie nastawieni do Yita, więc nieco utrudniają mu kontakt z tymi siostrami i różnie to po prostu bywa. Według tego, co Yit i Mehmet mówią,
Mają oni żałować tego, co zrobili. Wiedzą, że nic nie odkupi ich grzechów, twierdzą, że czują żal i gdyby mogli, to cofnęliby się w czasie i nie popełnili tych morderstw. I tak podsumowując, Yiğit, Bekçe i Mehmet Karahasan znani są w Turcji pod nazwą Otoban Katilleri, czyli zabójcy z autostrady. Ta historia jest dlatego wyjątkowa, że Yiğit Bekçe i Mehmet Karahasan są uznani za tak zwanych szalonych zabójców, czyli po angielsku spree killer. Taki rodzaj zabójców dokonuje wielokrotnych zabójstw w różnych miejscach w czasie od kilku godzin do kilku dni. W przeciwieństwie do seryjnych morderców, szaleni mordercy nie powracają do normalnego zachowania między zbrodniami. Biuro Statystyk Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych mówi o prawie żadnej przerwie między morderstwami, ale niektórzy naukowcy uważają, że szał zabijania może trwać tygodnie lub miesiące. To tak naprawdę zależy od tego, jaką przyjmiecie definicję. Kiedy zagłębicie się w ten temat, to możecie zobaczyć, że w zależności od tej przyjętej definicji niektórych morderców zalicza się do tej kategorii spree killer, a innych nie. Natomiast w przypadku Yiğita Bekçe i Mehmeta Karahasana tak naprawdę nie mamy najmniejszej wątpliwości, że oni są takim książkowym, można powiedzieć, przykładem spree killers. To, jak odróżnić szalonego mordercę od masowego lub seryjnego mordercy, nie zostało tak w 100% jeszcze określone i prowadzone są debaty. Jednak znalazłam tutaj taki ciekawy szczegół, który pozwala odróżnić tych seryjnych morderców od masowych oraz od tych szalonych spree killers. No więc tożsamość seryjnego mordercy jest generalnie nieznana, dopóki nie zostanie on złapany. Tożsamość masowego mordercy poznaje się dopiero po popełnieniu przez niego przestępstwa, a tożsamość szaleńczego zabójcy zwykle zostaje poznana przez policję, gdy szaleństwo wciąż trwa, czyli on jest w tym szale zabijania i to dalej się nie zakończyło. I to jest wszystko, co udało mi się ustalić na temat tej sprawy. Jak sami słyszeliście, zarówno Yiğit i Mehmet nie mieli łatwego dzieciństwa. I myślę, że jakby tak jeszcze bardziej się zagłębić i posłuchać opowieści ich bliskich, można by było odnaleźć jeszcze więcej czynników z ich wczesnego życia, które na pewno wpłynęły na to, kim ostatecznie się stali. Przeszłość kryminalna, narkotyki, alkohol, samookaleczenia, tragedie w postaci u Yiğita, śmierć, tragiczna śmierć ojca, u Mehmeta zabójstwo mężczyzny, który wykorzystywał jego siostrę. W sumie można uznać, że Yiğit i Mehmet to byli takie chodzące bomby. W ogóle jakie jest prawdopodobieństwo, że w życiu spotka się dwóch psychopatów, dość podobnych psychopatów, z podobnymi problemami, czyli alkohol i narkotyki. I oni się zaprzyjaźnią i postanowią wyruszyć razem w drogę po to, by co? By zabijać przypadkowych ludzi. Po co? Jak to oni określili, dla zabawy, dla przyjemności. A co wy myślicie o tej historii? I czy słyszeliście o tego typu sprawach, gdzie dwóch takich zabójców, spree killers, działało razem i przede wszystkim w tak krótkim czasie dokonali tylu zabójstw? Bo przypominam, to były 53 godziny w szale zabijania. Jeżeli znacie takie sprawy, to proszę napiszcie o nich w komentarzu, chętnie poczytam. A dzisiaj dziękuję za to, że byliście razem ze mną, że wysłuchaliście tę historię do końca. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, to oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału.
Jeżeli macie ochotę, to możecie postawić mi wirtualną kawę lub dołączyć do grona wspierających ten kanał. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się oczywiście w opisie tego filmu, a ja już się z Wami żegnam i co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kryminalna Turcja.